Ja z tej strony Dimitra. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z Gothica. Właściwie powiem Wam, że dzisiejszy odcinek jest troszeczkę odcinkiem takim, że musimy zrobić kilka innych fajnych rzeczy. Na przykład iść do Górniczej Doliny, pobawić się trochę jeszcze w mieście, zaliczyć misję z Górniczą Doliną. Mam nadzieję, że misja z Górniczą Doliną w ogóle wyjdzie bardzo w porządku, bo powiem Wam, że dawno się nie bawiłem w Gothica trochę dalej, ale myślę, że wyjdzie nieźle. Pójdziemy najpierw spróbować zabić bandytów w jaskini Jacka, w latarni Jacka, przepraszam. Bo chciał, nie chciał, oni tam oblegają tą jaskinię już bardzo, bardzo długo. Jestem 30 tutaj parę dni i nadal oni są w tej pięknej latarni. Ale wezmę ich podstępem. W jaki to sposób wezmę ich podstępem? No sami widzicie, przebrałem się w zbroję bandyty i zobaczymy, co z tego w ogóle wyjdzie. Lecimy na Szczecin tak naprawdę. Jeszcze dzika. Skóra dzika to nie jest dużo warta, ale na razie mamy około 6000 sztuk złota, więc jest w porządku. Jeszcze ścierwojady, jest to parę expa. Ale pamiętajcie, jak mi się nie uda, to prawdopodobieństwo, że wrócę i będą te potwory, jest duże. Bardzo duże. Dobra, zacznijmy. Zobaczymy, czy się w ogóle się uda. Dobra, pierwszy poległ. Trochę za bardzo wyszedłem. Tu się nie walczy, zrozumiano? Niech to będzie dla ciebie nauczka. Trzeba wczytać i musimy niestety zacząć od początku. Jestem smutny. Ten smutek w moim głosie powinien być rozpaczliwy. Dobra. Szybki śledź i lecimy do Górniczej Doliny, jak już wcześniej wspomniałem. Mam nadzieję, że szybko się tam dostaniemy w ogóle, bo muszę 4 kopalnie zwiedzić. Muszę aktywować szpon Beliara, a tam najlepiej to zrobić, bo tam jest kilka tych posągów Beliara. Zobaczymy, co mi zabierze Beliar, albo co da. Bo to też jest tak, wiecie, pira z drzwi. Można coś dostać, można coś otrzymać. No, dostać, otrzymać to samo znaczenie. Można coś stracić, a można coś otrzymać. Jesteśmy przy chatce, więc jest już naprawdę nieźle. Ale tak naprawdę powiem Wam, że jak się zastanowić chwilę dłużej, to Gothic 2, tylko te początkowe rozdziały są takie długie. Przynajmniej z dodatkiem Noc Kruka, no bo zanim to się wszystko zje, zanim to się wszystko wyszkoli, zanim to wszystko się zrobi takie, wiecie, pro mega elo, no to czasu jest naprawdę sporo potrzeba. Ostatnio szukałem statystyk, jak powinny wyglądać statystyki takiegoś gracza gdzieś w trzecim rozdziale i powiem Wam, że ten mój 24 level, co mam, to jest odpowiednim levelem do tego, aby w niego wejść. Szczególnie, że już mamy przeczytane praktycznie wszystkie tabliczki, które znalazłem. Oprócz kusznika i broń dwuręcznej, bo na razie tego się nie rozwijam. Broń dwuręczną, jeśli będę potrzebował szpon Beliara, to na pewno będę szukał czegokolwiek z broń dwuręczną. A tak mogę powiedzieć, że na razie wygląda to całkiem w porządku. Broń jednoręczna jest wiele szybsza, ma troszeczkę mniejsze DMG, ale jest naprawdę spoko. Smocza zguba znaleziona, chociaż myślę, że tam można być większy problem. Tam pisaliście, że śmierć ożywiącą ten zwój zadziałać może. Ale z tego co pamiętam, śmierć... O, skończyła się, szybki śledź się skończył. Śmierć ożywiącą, no niestety na razie nie jestem w stanie go zdobyć. No nie mam jak go zdobyć, bo on jest albo pewnie drogi, a u Xardasa chyba w ogóle sklepu nie było. Więc to jest takie trochę, wiecie, na wyrost. Szybki save. No widzicie, odcinek nagrywany 7, a będzie publikowany pewnie 8. Taka magia internetów.
Dobra, gdzie musimy iść? Idziemy na dół, idziemy tam, gdzie jest wieża Xardasa. I przy okazji chciałbym też odwiedzić wieżę Xardasa, żeby wiedzieć, co jest grane dalej, tak? Znaczy nie tyle, co dalej, co w trakcie rozgrywki. W trakcie rozgrywki naprawdę można dużo się pobawić. Tutaj na pewno będzie jakiś... Nie, tu już nie będzie, ale tam wcześniej był chyba stworek, którego muszę zabić. Ale będę miał szpon Beliara, na pewno postaram się go zabić, bo będzie o wiele łatwiej. Wiecie, też smocze pazury czy coś dla tego jednego kupca? Na pewno. Dobra, idziemy. Najchętniej to bym dzisiaj jeszcze nagrał z 5 odcinków, ale na razie nie, bo jest zapniezła pogoda. Można się przejechać gdzieś. Dobra, przejechać to się muszę potem, bo teraz będę musiał dokończyć moje fajne zlecenie. I zlecenie niestety nie jest związane z YouTube'em, więc nawet tak nie zobaczycie. Taka magia, co? Tyle co dokończyć, co wysłać. Ale... Dobra, lecimy zębaczu. Zębacz jest zły i niedobry. A jeśli jest zębacz zły i niedobry, to znaczy, że ktoś musiał popsuć tego zębacza. Ech, gada bzdury. O, tu jest jakiś... Nawet nie wiedziałem, że tutaj taki człowiek leży. Dobra. Kolejne 4 zębacze. Kolejne 4 zębacze. Nie ma czego plądrować. Lecimy dalej. Polecimy tak bokiem, bo może jakoś tutaj się, wiecie, lepiej będzie szło. Chyba nie lepiej, bo tu są smocze zębacze. Chyba nawet 2 sztuki mi się wydaje. No. Tu będą morki. Do Diaska. Do Beliara powinienem krzyczeć. Na Innosa. Albo na Adanosa. Park. Teraz szybki save. Szybki save jest bardzo potrzebny. Uwierzcie, jakbym nie robił szybkich save'ów, to bym prawdopodobnie mógł stracić w którymś momencie swój cały odcinek, bo klient by się wysypał. Nie wiem czemu Gothic jest na Windows 7. Dobra, on nie był robiony pod Windows 7, to od tego trzeba zacząć, ale chodzi o to, że jest zły. Niektórym mogę zdradzić na przykład sekret, że skończyłem kręcić Wiedźmina. Wszystko nagrałem, co można było nagrać. Może do końca tego tygodnia będą wszystkie odcinki z Wieśka na kanale. Kto wie? I teraz będę zajmował się tylko i wyłącznie Gothiciem 2 Noc Kruka. No. No, koniec z tobą, bestio. Teraz będzie no, koniec z tobą, bestio kolejna. Z kolejnym już sobie radzę coraz lepiej. Nieźle. Inos. Jeszcze zębacze, widzę zębacze, więc trzeba zabić jeszcze te zębacze, co tutaj są, żeby nam nie przeszkadzały w żadnym dalszym wpadzie. A jest ich 5. Zbierać tylko kły i możemy zaszaleć dalej. A w ogóle powiedzcie mi, jak wygrać sobie czasem w Gothica, to co wam najbardziej w pamięć zapada? Bo wiecie, że mnie smoki w ogóle jakoś tak... No smoki, ja wiem, że są smoki, ale te smoki jakoś tak najmniej mi zapadły zazwyczaj w pamięć. No może to już były trudne, czy coś? Mnie zazwyczaj zapada w pamięć amulet. Oko Innosa, jak się zdobywa. Dobra. Dodanie HP, fajnie. Chyba nas uleczyło, coś mi się wydaje, no.
Ja też mogę ładnie zapisać. A jak już będzie ładnie zapisane, to poszalejemy sobie kawałek dalej. To znaczy w kopalni. Kufer. Myślę, że tutaj będziemy trochę gadać. Coś mam takie przeczucie. A jak już będziemy gadać, to prawdopodobnie z kilkoma osobami. Chyba zaczniemy najpierw od kopaczy. O, tego kolesia znam. Hej, to ty! Kto by pomyślał, że się jeszcze spotkamy? Wygląda na to, że obaj wiemy, jak utrzymać się przy życiu. Jak widzisz, zajmuję się teraz górnictwem. Ile rudy udało wam się wydobyć? Kilka skrzyń, ale nic już tutaj nie zostało. Paladyn Markos postanowił zabrać rudę do zamku, ponieważ bezustannie atakowali nas orkowie. Czy chciałbyś... Nie, będę dalej zajmował się Nie pozwolę, by powstrzymało mnie paru zgniłych orków. Miewałem już gorsze problemy. Kiedyś na przykład drążyliśmy tunel w starej kopalni i nagle wdarła się tam woda. Ale to stare dzieje. No, mówiłem, ale no dużo nam nie powiedział. Nie ma jakichś ciekawych informacji na temat, co jest grane, dlaczego się tak stało, gdzie jest wasza ruda, ile rudy wykopaliście. Ktoś znowu atakuje. Przecież ich tam nie było. I tam perfidnie nie było. Tu też. Znowu jedna z tych głupich bestii. No. Jedna z tych głupich bestii. Ja biegnę. O, pauza się włączy. Super. Nie lubię, jak mi się pauza włącza, bo się potem materiał rozjeżdża. No, koniec z tobą, bestio. A nikt nie lubi, jak się materiał rozjeżdża. A już to pewno nie ja. Czyli chyba wszystko się dowiedzieliśmy tutaj tak naprawdę. I możemy szaleć dalej. Dobra, idziemy ten szpon Beliara aktywować. Ciekawe, jak będę miał szpon Beliara, na ile hitów będą leciały orki. Mam nadzieję, że na 2. Albo na 3. Bo na razie trzeba się z nimi trochę pomęczyć. O, level up, dziękuję. Niczego tu nie znajdę. Jeszcze warga widzę, spoko. Okej, mamy chyba wszystko, co powinienem mieć. Módlmy się. Najpierw dostaniemy 500 złota. Zobaczycie. Teraz mam 45 zdrowia, tylko... on mi zabrał zdrowie, to znaczy zdrowie HP, czy zdrowie ogólnie, jako punkty życia. Siła plus 1, poszło w górę, super. Szpon Beliara mamy najlepszą broń w grze, można tak powiedzieć. Chociaż tak się przynajmniej każdemu wydaje mi się, coś tak czuję to tak w ten sposób. To pielce. No niech będę tej broni nawet nie sprawdzę, tak w taki sposób wiecie, że będę mógł cokolwiek zrobić sensownego z nią, bo nie będzie dodatkowego DMG z niej w żaden sposób. Ale wygląda to całkiem obiecująco. Robimy. Ale tak,
problemy. Ostatnio ktoś mi napisał, że... czemu mówię event, a nie event? Bo event! Kurwa! No. Nie mówi się event wielkanocny. No dobra, może się mówi, ale walić to. Jakbym powiedział event, to by było... Co to jest event? Ja już znam niektórych, naprawdę. Ostatnio nawet na TS-ie powiedziałem... Jak tam event? Oni co? Co to jest event? No to jest takie łapanie za słówka trochę. Niektórzy bardzo to lubią. Nie wiem czemu, to jest sprawa im przyjemność czy coś. Tak samo jakbym teraz powiedział... Czekaj, jak to było? Weźcie. No, to jest na tej samej zasadzie. Albo nie, to było jeszcze inaczej. Weź coś tam, nie wziąć coś tam. Albo włączaj to. Włączaj grę. To jest na tej zasadzie. Takie osoby uwielbiają, jak się powie coś błędnie i od razu łapem za słówka. Ale powiem wam tak, że jak się na przykład mówi przez te 40 minut, to czasem można się pogubić. W ogóle teraz popatrzymy i poszukamy sobie tej rudy, co tutaj niby ma być. Polna bestia. Już tu trzeci raz nie przyłazić. Ale ja na razie jej nie widzę. Czy może ja powinienem dać... kazać mu dać sztuk złota i mu dać rudę, czy coś? Chyba to nie jest taka droga. A, dla tych, co uwielbiają, jak się skończy seria z Wiedźmina, na już kompletnie będzie wszystkie odcinki na tubach, to zostanie tylko Gothic, Metin, Prestia. I może coś jeszcze. Ale to na razie jest dzisiaj 7, to wiecie. To nie ma co się... Jak sytuacja? Dziękuję ci za pomoc. Niechaj Inos da nam siłę. O tak, da wam siłę na 100%, da wam siłę. Miejmy nadzieję, że nie do głupot. Może tutaj jest coś, co ja powinienem podnieść. Macie tu 4 skrzynki, czyli łącznie jest na razie 8 skrzynek. To jest żenada na taką stratę ludzi. Jak ja sam rozwalę połowę orków. A paledy nie wyglądają na takich, wiecie, hardych. Jednak to chyba tylko wyglądają. Może na dachu. No nie wiem, gdzieś musi być ta sakiewka z rudą. Po prostu gdzieś musi. Nie może być tak, że ona znikła i jej nie ma. No, ale ja tu na razie nie widzę. Pójdźmy jeszcze tutaj na chwilę zobaczyć, bo może tutaj w tym obozowisku jest ta ruda czy coś. Widziałem niestety. Już myślałem, że mnie nie zauważą. Może dam im radę. Nie wiem, czy w pojedyncze, czy w dwóm na raz, ale może być ciężko. Ja też wolę sobie zapisać i zobaczyć, co się stanie. O! Na 3 hity jest. Jaszczuro człowiek. Nie ma czego plądrować.
7 były? No dobra, też na 3. Niczego tu nie znajdę. Dużo ekspa tu będzie. Tylko jeszcze wiecie, oko i nosa muszę zdobyć. Wychodzimy stąd z tego względu, że nie chcemy tutaj zabić smoka przypadkiem. Chociaż nie miałbym już żadnych szans na razie ze smokiem, co mi się wydaje. Czy moje szanse na razie będą tutaj znikome? Chrząszcz. Wiem, muszę tej rudy poszukać. Ja myślałem, że tych skazańców wszystkich to już wiecie dawno. Przeszukałem wszystkich, ale wygląda na to, że nie. Ale okazuje się, że jednak nie. No właśnie. Właściwie powiem wam, że tak jak sobie idę tutaj po tej górniczej dolinie, to tutaj jest godzina przedpołudniowa, wygląda tak jakby była noc zaraz. Okidoki. Trzeba przypłynąć przez tą wielką wodę. Na nim trochę mniej mówię, ale właściwie powiem wam, że no chyba coraz lepiej nam się Gothic rozkręca. Ja wiem, to jest 55 odcinek. A my dopiero kruka zabiliśmy. Nie, 56 odcinek, tak? A my dopiero kruka zabiliśmy w 55. Dlatego też, jak tak popatrzymy na innych, to inni to robili tak zazwyczaj 10 odcinków do tyłu. Albo 12, albo 15. Ale zrobiłem to w taki sposób, żeby było... Nasza postać była naprawdę rozwinięta już, żeby nie było takich problemów, że tu trzeba zabić, tu trzeba biegać, tu trzeba z czarów lecieć. Nie, z miecza poleciał klub, sami wcieliście. Znalazłem bardzo dużo tabliczek tu, czy też w Corinth, czy też w tej nie wiem, tą mapę całą przyszedłem, Jarkendar, tylko nie przyszedłem do biblioteki. Biblioteki nie przyszedłem dlatego, że poza odcinkiem ja tam poszedłem. Szukałem tamtej żółtej tabliczki. Ja jej tam nie znalazłem. Nie mam bladego pojęcia, gdzie ona tam jest. Ale na pewno jak teraz mam już ten szpon Baileyara, to może gdzieś tak w trzecim rozdziale, jak będę tych poszukiwaczy zatukał, zabijał, no to właściwie czemu by nie? Czemu by ich nie pozałatwiać w ten sposób? Muszę na pewno kupić sobie kilkanaście zwoi. Wiecie, których zwoi muszę kupić? One się dokładnie nazywają lodowa fala, zamrożenie. Ode mnie najbardziej chodzi. Bo one są przydatne. Podobno, gdy użyjemy i walniemy w takiego cieniaka, to lecą z niego runy. To jest dobre rozwiązanie. To jest bardzo dobre rozwiązanie, bo możemy zyskać naprawdę dużo. Dużo hajsu za sprzedaż takich run. Kolejny kufer, który był słaby.
Myślałem, że będzie trochę lepiej. No już jestem prawie na miejscu. To chyba tutaj będzie. To chyba będzie tutaj, mi się wydaje. Tylko jeszcze przy okazji wybiję sobie na początku stworki, bo wiem, że z nimi będzie misja, więc może oszczędzimy trochę czasu i wiecie, im wbijemy stwory, pójdziemy, od razu zaakceptuje nam misję. Mam nadzieję, że tak może być, chociaż nie jestem do końca przekonany, że czy to jest prawda. Szpon Beleriar jest bardzo ładny. On jest na razie jedną ręką, ale potem przechodzi w drugą rękę, czy dostosowuje się zupełnie do mnie. Jeśli mam 100% na jedną rękę, to zostaje jedną ręką, a jak mam 100% na dwóch rękę, to mogę przymienić w dwóch rękę? To w ten sposób działało? Bo ja nie pamiętam tego. Przyznam, że po prostu ja tego nie pamiętam. Dobra, gadajmy z nimi. Co tutaj robisz? Jestem zwiadowcą. Przemierzam kraj. Zębacze nie ułatwiają mi jednak zadania. To dobry czas, żeby zdobyć kilka trofeów, zakładając, że wiesz, co robić. Cała górnicza dolina aż... Hej, skąd przyszedłeś? Może z zamku? Tak, przyszedłem z zamku. A co? Jak wygląda sytuacja? Nie lepiej niż tu. Orkowie nadal tam są, jeśli o to pytasz. Cholera, nigdzie nie jesteś bezpieczny. Coś ci powiem. Gdybym nie był tak przerażony, już dawno bym się stąd zmył. A co tu właściwie robisz? Ha, robię tu za chłopca na posyłki. Zanieś to tam, miej na oku zębacze, Bilgot, chodź tu, Bilgot, idź tam. Mogłem zostać w domu z moją starą. Tam było tak samo, ale mogłem przynajmniej porządnie zjeść. A teraz jestem ostatnim niedobitkiem z kontyngentu przydzielonego do Fajeta. Skąd miałem wiedzieć, że ta ekspedycja nie wróci? Mój kumpel Olaf ulotnił się. Może jemu się udało. Skąd przybywasz? Jestem tutaj w imieniu Garonda. Dobrze, potrzebujemy nowych rąk do pracy. Nie przybyłem tu pomagać w wydobyciu. Nie? A po co? Kazano mi dowiedzieć się, ile rudy zdołaliście wydobyć. Moje zadanie polega na wydobywaniu rudy i chronieniu naszych zapasów. Do tego potrzebuję ludzi. Jesteś sługą Inosa, a zatem musisz słuchać moich poleceń. Ale ja otrzymałem już rozkazy i to od Garonda. I wypełnisz je, ale dopiero po tym, jak cię odprawię. Od tej chwili odzywasz się tylko po to, żeby zapytać, co mogę dla pana zrobić, jasne? Co mogę dla ciebie zrobić? Horda zębaczy już od dawna grasuje w tej okolicy. Ostatnio krążą dookoła naszego obozu, jakby czekając na okazję do ataku. Nie wiem dokładnie, o co może im chodzić, ale dopóki tu są... W obozie nie zapanuje spokój. Najwięcej problemów sprawia Fed. Nie dość, że sam jest śmiertelnie przerażony, to jeszcze rozsiewa panikę wśród pozostałych skazańców. Bilgot też się do niczego nie nadaje. Tengron co prawda potrafi walczyć, ale brakuje mu sprytu. Chcę, żebyś znalazł te bestie i zabił je. Tylko ty możesz podjąć się tego zadania. Jak tam morale twoich ludzi? Naprawdę. Załatw jakoś ten... Ej, ty! Czego ode mnie chcesz? Nigdzie nie idę. Spokojnie, odpręż się. Nikt nie wymaga od ciebie, żebyś się stąd ruszał. Chwała Inosowi. Wiesz, przez ostatnie kilka dni wielu naszych ludzi opuściło obóz i żaden z nich nie wrócił.
Wszyscy zostali pożarci przez zębacze, ale nie ja. Ja zostanę tutaj, dopóki to wszystko się nie skończy. Co wiesz o zębaczach? Bilgot obserwuje je przez całą noc. A kilka z nich jest na dole, w stawie obok mrocznej wieży. Inne czają się na górze. Czekają, aż będziemy wyczerpani. Wtedy staniemy się łatwym łupem. Znaleźliśmy się w pułapce. Wkrótce zaatakują obóz i pożrą nas wszystkich. Rozumiem. Wszystko wszędzie dookoła. No to się dowiedziałem całkiem sporo ciekawych informacji, że to wszystko są boi dupy i każą mi zajmować się ich problemami. Na przykład zabiciem kilkunastu zębaczy, które się zrespiły, bo tutaj zabiłem wszystkie zębacze i na pewno się musiały tutaj zrespić. Tak trochę wrednie się zrespiły. Tu nie ma, czyli są jeszcze jakieś na górze pewnie, ale możemy za to zapytać, czy już wszystko zabiliśmy, czy jeszcze nie. Takie... Hej. Dobra, chyba jednak jeszcze nie. Jednak jeszcze nie. Myślałem, że będzie troszeczkę więcej zabawy, ale na szczęście jest troszeczkę więcej zabawy, bo kolejne dwa zębacze do zabicia. Dobra, niech tak będzie. No, myślałem, że będzie dead. Hej, ty! No, hej, ty! Zębacze już nie sprawią wam problemów. Dobra robota. Powinniśmy poradzić sobie z resztą tych bestii. Powiedz mi, ile rudy udało wam się wydobyć do tej pory? Zamelduj Garondowi, że udało nam się wydobyć jedynie dwie skrzynie rudy. Z powodu ciągłych ataków poniosłem spore straty. Jeśli Garond przyśle mi więcej ludzi, będziemy mogli dalej wydobywać rudę. Rozumiem. Zawiadomię go. Dobrze. Reszta należy do ciebie. My postaramy się jak najdłużej utrzymać pozycję. Okej, okay, czyli wiemy trochę więcej. Ale teraz jeszcze mam sprawę zobaczyć, czy z nimi mogę pogadać jeszcze chwilę. Na pewno mogę pogadać z tym strażnikiem, co jest tutaj na 100%. Mówię wam. Niech Inos będzie z tobą. Przynosisz wieści z zamku? Czy w końcu przybędą posiłki? Nie przychodzę z wieściami, przychodzę po wieści. W takim razie porozmawiaj z Fayetem. On tutaj dowodzi. Jeśli będziesz miał jakieś wieści z zamku, natychmiast przyjdź z nimi do mnie. Jak wygląda wasza sytuacja? Jesteśmy otoczeni przez potwory. Wydobycie rudy idzie bardzo słabo. Co gorsza, straciliśmy wielu dobrych ludzi. Nie wiem, jak długo uda nam się utrzymać, ale nie poddamy się. Ja w sprawie informacji... Tak! Jak wygląda sytuacja w zamku? Jest oblegany przez orków i wciąż narażony na ataki smoków. Cholera! Mam nadzieję, że chłopcy wytrzymają. Posłuchaj, na zamku stacjonuje mój przyjaciel. Ma na imię Udar. Znamy się od dawna, walczyliśmy ramię w ramię w niejednej bitwie. Chcę, byś zaniósł mu ten pierścień. Niech go dla mnie przechowa. Przekaż mu, że odbiorę pierścień, gdy wrócę. Żaden problem. Kiedy tylko dotrę do zamku, przekażę pierścień Udarowi. Wspaniale. Magia pierścienia doda Udarowi sił. I nie zapomnij mu powiedzieć, że odbiorę pierścień, kiedy będę w zamku. O tak. Innos mnie tyle interesuje, co nic. Ale dobra, co ty za pierścionek nam dałeś? Co ty za pierścionek nam dałeś, facet? Są wszystkie, co ja już miałem wcześniej.
Na razie nie widzę. Dobra. Lipny. To mogę oddać. Mam takie dwa. Jeszcze pójdziemy zobaczyć tam do tego Freda. Hej, ty! Co on tak płoszy nam ludzi? Ale nie mogę z nim nic pogadać. Przecież wybiłem wszystko, co się rusza, a oni i tak są niewdzięczni. O. Punkty trafień plus 20. Fajnie. Skąd dostałem tą miksturkę? Za zabicie krupy? Nie mogę sobie przypomnieć, gdzie to jest znalazłem. Może gdzieś tam właśnie u kruka, jak szedłem do niego. Dobra, to teraz mogę udać się do wieży Xardasa. Po co? No nie wiem jeszcze po co, ale na pewno jest trochę zabawy tam. Na pewno pamiętam, że jest demon. Ale co oprócz demona, to ja nie wiem. I na pewno coś tam znajdę. To wieża Xardasa, wiecie. Tak, z czystej ciekawości, czy ktoś z was zadał sobie kiedyś trud, żeby poszukać, za co właściwie nasz bezimienny bohater został skazany w pierwszym gotiku? Bo ja nie kojarzę. Nigdzie nie zostało to powiedziane. No ale może o to chodziło właśnie, żeby nie powiedzieć, co się stało. Golem. To na pewno zbliżało się do wieży Xardasa. Golem na dwa hity. Jak ja to lubię. Lubię tą broń. Ja naprawdę lubię tą broń. Tu kolejne roślinki. Okej, lecimy. To jest kolejna rzecz. Spoko, może być. Zobaczymy, co jest dalej. Właściwie... Tutaj jest już prawie, jesteśmy na miejscu w tej wieży. Tam trochę źle poszliśmy, ale już. Ważne, że jesteśmy coraz bliżej. Bo tak naprawdę zostało nam no niewiele czasu na to, żeby... Znaczy, długie odcinki mi ostatnio strasznie z tego gotika wychodzą. Słyszę gobliny. Słyszę tego demona strasznego. Na pewno słyszę demony. Ale sobie najpierw pozbieram wszystkie itemy, zobaczyć, co jest grane. Bo... Nasz demon, demonem jest... Nie bez powodu. Dobra, w skrzynce co? Nic ciekawego. Dlaczego mi to robisz, gro? Dlaczego w wieży Xardasa nie ma nic ciekawego? Nie ma czego plądrować. Nie ma cały czas czego plądrować. To są tylko głupie szkielety. Chociaż z tego co pamiętam... w tej wieży był jakiś cenny przedmiot, tylko nie pamiętam co. Czy demon ma takiego hita? Auć. I te szkielety gobinów. Patologiczne.
Patologiczne szkielety goblinów. Dobra. Tu nic nie ma, siarka, kufer. Czyli nadal nic nie ma. Czyli nadal stwierdzam, że nic tu nie ma ciekawego. Oprócz łóżka, na którym możemy pospać do rana i być wypoczęci. I parę miksturek, które chyba nam się przydadzą w trakcie gry. A lagi sobie daruję. Tak jest jedna sztuka złota. Byłem przekonany, że był posąg Beliara. Oho, słyszę. Kolejne dwa szkielety tu były, spoko. Czarna, ruda. No zaraz wiedziałem je, czy troszeczkę droższe, ja wiem, 20 sztuk złota kosztują. Więc jakąś tam cenę mają. Co to za ruda? Runa. Pauza przed chwilą się włączyła. Szybki save i zaraz zobaczymy, gdzie ta runa nas teleportuje. I ja mogę powiedzieć tylko tyle. A, tutaj, spoko. To ja mogę powiedzieć tylko tyle. To jest koniec dzisiejszego odcinka. Odcinku! Goddammit. I widzimy się już niebawem w kolejnym z Gothic 2 Noc Kruka. Trochę częściej. Do zobaczenia, pozdrawiam serdecznie Team 2. I wchodzimy niebawem do trzeciego rozdziału.